witajcie, Paulina Koziejowska. Zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Krupa. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Spotykamy się podczas prezentacji nowego programu, który dopiero co wystartował, Razem od Nowa. Program, który reperuje związki już z jakimś tam stażem, większym lub mniejszym, ale związki, w których coś się wydarzyło. Związki, które potrzebują takiego remontu lekkiego. Tak, tak. Co to jest za program? To dobrze powiedziałaś, remontu. Znaczy to jest program pary, którzy już, wiesz, są małżeństwem dużo lat i tak naprawdę w jakimś momencie zgubili się tak naprawdę, nie wiedzą jak odnaleźć się, odnaleźć tą miłość, taką, wiesz, tą iskierkę, co kiedyś mieli, bo w życiu, wiesz, praca, dzieci, dom, że taki rytm. I myślę, że często jest właśnie, są pary, co nie mają tej komunikacji, nie umieją się dogadać. Wiesz, mieliśmy 8 par, z którymi się spotkaliśmy, każda para jest inna i myślę, że większość problemów z tymi parami to właśnie jest komunikacja, że nie mogą się dogadać, czy to jest, wiesz, większy problem mają, czy mniejszy, że do końca właśnie wchodziło w to, że mają, właśnie nie mogą się dogadać, a my z tobą wchodzimy i od razu, wiesz, tak naprawdę czuć, co tam jest nie tak, czy wiesz, czy mąż za dużo tam, wiesz, kontroluje całą sytuację, żona cichutka siedzi, nic nie mówi, tylko w środku wszystko trzyma, czy wiesz, nie jest pewna siebie, wiesz, nie czuje się kobieca, czy na przykład mąż za mało mówi, że kocha żonę i to wiesz, i w tych relacjach, znaczy w tym czasie, co z nimi spędzamy, to właśnie to się dowiadujemy. Na przykład żona chce, żeby mąż mówił jej, że jest piękna, że ładnie wygląda, że ją kocha. To ja mówię mężowi, hej, słuchaj, twoja żona tego bardzo chce i potrzebuje, ale ja jestem wstydliwy. Ja mówię, no ale chyba mówiłeś jej na początku, jak byliście razem, że ją kochasz i tak. I to wiesz, i to takie sytuacje, że nieraz nam się wydaje, że może być coś łatwego, a dla kobiety, dla drugiej osoby to jest, wiesz, nie czuje się spełniona, bo myślę, że może mąż ją nie kocha, czy zdradza, potem też właśnie o tej sytuacji, co ja mówię, też była sytuacja, że żona znalazła SMS-y z inną kobietą, że to każda historia, każda para tak naprawdę jest inna, a my z Ewą tak ich wspieramy jako przyjaciółki, nie eksperci, bo mamy ekspertów, mają psychologa, jak tak naprawdę potrzebują większą pomoc, tak naprawdę. A zmieniło się coś? Po ślubie czy po dzieciakach? No po ślubie i wszystko. Też. A co byście chcieli zmienić w życiu? Co byśmy chcieli zmienić? No. Przede wszystkim nawyki. Okay. Bo w swoim życiu miałem okazję parę razy zgubić wagę i od nią odzyskać. A skąd masz ten pewność, że się schemat nie powtórzy? Bo jestem samosterowny i jeżeli uznam, że coś jest moim celem, to zazwyczaj do tego dążę. A myślisz, że kto się pierwszy wyłamie? Sandra. Czyli to był pomysł, to był twój czy Ewy pomysł, żeby ten program powstał? Znaczy wiesz co, wiem, że ten program gdzieś czy w Stanach, czy gdzieś już był podobny robiony. Ja miałam spotkanie właśnie w stacji, bo chciałam, myślałam nad programem właśnie Metamorfozy takie, żeby ludzie zobaczyli mnie z innej strony, nie tylko wiesz, jako jurorka Tap Maro. Chciałam właśnie, miałam pomysł na program z kobietami, żeby kobietom wiesz, pomagać, żeby tak na co dzień ich uczyć, żeby się pięknie czuły, żeby umiały, uczyły się jak ubierać to, co mają w szafie, na ich budżet. I wiesz, taki był pomysł. I w tym czasie jakoś ten program się znalazł i to było czasowo tak okej, było w tej branży, w której ja tak naprawdę myślałam, żeby właśnie w ten kierunek i żeby właśnie pomagać kobietom, a tutaj akurat wyszło, że rozmawiamy z parami, no to mówię, dobra, why not? Ty sobie pomyślałaś właśnie, żebyś chciała pomagać kobietom poprzez jakiś program, poprzez swoje doświadczenia też życiowe, no bo nasze życie powoduje, że zaczynają dla nas być co rusz inne aspekty ważne. Tak. No jak jesteśmy singielkami, to inne rzeczy są dla nas istotne, jak jesteśmy żonami, inne, jak jesteśmy, stajemy się mamami, to totalnie, no tutaj pewnie zgodzisz się, że o 180 stopni się nasze życie zmienia. Już nic nie jest ważne, tylko dziecko. No właśnie, ale to też, czy to jest właśnie dobrze, bo też bardzo często zdarza się, że zapominamy o swoich partnerach, jak się dziecko pojawia. Znaczy wiesz co, teraz mi ciężko odpowiedzieć, bo już nie jestem swoim partnerem, ale wiesz, znaczy jak... Nie, często może jest tak, że właśnie
Może tak być, ale tak z mojej experience, tego co byłam z partnerem, jak jeszcze byliśmy razem, to nie było tak, że wszystko było, że my oba tak naprawdę ją tak kochamy ponad wszystko, że wszystko było dla niej, że może więcej on bardziej tak troszkę oddalił się od związku, odkąd ona się urodziła, tak troszkę, wiesz, może to właśnie w innym kierunku tutaj poszło. No, ale tak jest, że nieraz, wiesz, jak się już ma dziecko, to już kompletnie inaczej się też patrzy na życie i też rzeczy, które były kiedyś ważne, już nie są takie ważne, że inaczej też priority robisz, co wiesz, czy jechać, czy nie jechać, czy robić, czy nie, że dwa razy dłużej, no pa kochanie, że dwa razy dłużej myślisz, czy coś zrobić, tak samo jak ja ostatnio na Nowy Rok miałam jechać z koleżankami do Miami. To byłby pierwszy raz taki wyjazd mój sam, jako mama, bez córeczki, co nie do pracy, tylko z koleżankami na takie wakacje, na Nowy Rok. I takie miałam wyrzuty, że wiesz, odkąd ona była, się urodziła, to nie zostawiłam ją oprócz do pracy. Tak. To do pracy to jest kompletnie inna sytuacja, ale tak, żeby ją zostawić, żeby iść sobie z koleżankami, wyjechać na wakacje, to troszkę się czułam, miałam takie, wiesz, takie wyrzuty troszkę miałam i w końcu nie pojechałam, bo tam i tak pogoda nie była za dobra na Florydzie, to w końcu nie pojechałam, ale to jest niesamowite, że takie, wiesz, przez 4 lata tak naprawdę nic dla siebie nie zrobiłam sama dla siebie, zawsze myślę tylko o mojej córeczce, wiem, że to może do końca nie jest zdrowe, bo też jest zdrowe, żeby też mieć ten czas dla siebie. Ale no nie wiem, może dlatego, że mam pierwsze dziecko, dlatego tak na razie jeszcze myślę. Może jak drugie by przyszło, to wtedy będę bardziej otwarta, że okej, ona zostanie z braciszkiem czy siostrą, a ja sobie pojadę na babskie wakacje. Dzień dobry, jak ślicznie wyglądasz. Dziękuję. Cześć, kochana. Jak tam? Dobrze. Dobrze? Jakbyś z mamy? Jest dobrze. A kto sprząta w domku? Tata. Tata? A ty pomagasz troszkę? Rzadko. Rzadko? No ale masz swoje chyba obowiązki, o, tak? Właśnie. Wyprowadzanie psów, opróżnienie zmywarki. On myśli, że wszystko jest dobrze, idzie w dobrą drogę. Ale z tego, co ja czuję od Lory, to do końca nie jest tak. Biorąc udział w tym programie, przemycałaś jakieś swoje błędy życiowe i chciałaś tym kobietom, no bo i mężczyznom również, tak, doradzić coś na podstawie swoich błędów, że coś tam widziałaś, obserwowałaś, że coś takiego było u ciebie i tutaj jeszcze jest szansa, żeby to uratować, tak? Tak, często tak swoje też dawałam przez to, co ja przeżyłam, często próbowałam też rozumieć te sytuacje, które oni przechodzą i też mówić z mojego experience, co ja przeżyłam, ale ja myślę, że do końca dnia to tutaj nawet nie chodzi, czy jakieś były pomyłki w związku, czy nie. Tylko, że nieraz dwie osoby, wiesz, się poznają, ale nie są dla siebie. I wiesz, możesz walczyć, możesz robić wszystko, chodzi do therapii, ale to nic nie zmieni. Powiesz, osobowość, charakter kogoś nie zmienisz. I wiesz, jak dwie osoby nie mogą się dogadać, no to można się męczyć i siedzieć z taką osobą, albo odejść i mieć nadzieję, że się znajdzie to szczęście. Ale wiesz, jak widzisz, że ludzie naprawdę walczą o siebie i chcą na tym popracować i to są sytuacje, gdzie można naprawić, to my tutaj jesteśmy, żeby im dać tą szansę. I w tym programie przecież najważniejsze jest to, że mają tą rozłąkę przez miesiąc, że mają czas, żeby za sobą tęsknić, że myślę, że to jest najważniejsze, bo wiesz, jak żyjesz swoim życiem, praca, dzieci, dom, że nie masz czasu nawet dla siebie, żeby pomyśleć o sobie, czy jesteś szczęśliwa, czy nie jesteś szczęśliwa, powiesz, możesz narzekać na tą drugą osobę, ale jak zabraknie ci tej drugiej osoby, to jest taki największy test. Tak, to wtedy sobie myślisz, że kurczę, no czegoś mi tutaj brakuje, tak nawet tego zrządzenia. Tak, i myślę właśnie, że ten program, ten teścik właśnie, że oni się nie widzieli przez miesiąc, że to było takie bardzo, budziło ich, że chcą się zmienić, chcą na lepsze, ale to nawet nie o związek chodzi, tylko o siebie. Że wiesz, jest jedna sytuacja, gdzie dziewczyna była kompletnie poddana
ona straciła dziecko, jak była w ciąży, trzecie dziecko, tak naprawdę w depresję wpadła. Nie mogą się z mężem, nie mogli się dogadać. To już było takie, wiesz, już my myśleliśmy, że nie wiemy, czy to, wiesz, jest jakaś szansa tutaj, bo nie mogą się dogadać. Mąż mówi, żeby chciał, żeby szli na spacer czy na rowery, a żona zawsze miała jakieś tam wymówki. Nie, ja sama chcę iść, wiesz. Nie rozumiała, że on to potrzebuje jej, a ona go odsuwała. I wiesz, był ten czas, gdzie ten miesiąc jej nie widzieli i jak ja ją zobaczyłam, to jak kompletnie inna osoba. Wiesz, uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa, oczy takie, wiesz, szczęśliwe i szczerze tak strasznie tęskniła za mężem i kompletnie się zmieniła. I to jest niesamowite, w takim krótkim czasie, przez to, że miała czas dla siebie, bo to nawet nie chodziło, że może tęskniła za nim, tylko że miała ten czas dla siebie, pomyśleć o tej tragedii, co ona przeżyła, pomyśleć o domu i o dwóch dzieciach, co mają i o tym całym związku. I wiesz, i to myślę, że to jest właśnie ten największy, najważniejszy element w tym programie, bo tutaj nie chodzi, że schudli, czy jedzą zdrowo. Tak, super fajnie na życie codzienne, to jest ważne, bo też jak się dobrze czujesz, to też jesteś w lepszym humorze, więcej ci się chce. Ale myślę, że właśnie ta rozłąka, co możesz stracić tą osobę, że to jest właśnie takie wake up call, nie wiem jak po polsku to powiedzieć. Przebudzenie takie, prawda? Że ojejku, ja nie chcę stracić tej osoby, jestem gotowa robić wszystko, żeby ta osoba była szczęśliwa i żebyśmy wrócili do tego etapu, co było na początku. Ja wychodzę z takiego założenia, że żeby był ogień, to w związku potrzebne jest powietrze. Tak. Nie za dużo oczywiście tego powietrza. Tak, bo ja miałam dużo powietrza. Przez lata ciągle wyjeżdżałam, ale no, to jest inny temat. Taki balans po prostu jest potrzebny. Przyprowadziliśmy się do Kobyłki, żeby być jednak częściej razem, ale na razie no, to nie sprawdza się do końca tak, jakbym chciała. Maciek stawia pracę nad rodziną, ja nie mogę się z tym pogodzić tak naprawdę, bo ja nie jestem samotną matką, a czasami się po prostu tak czuję. I czasami ten nadmiar obowiązków po prostu mnie przytłacza. I myślę, że Laura też odczuwa takie rzeczy. Jest tak, że ja po prostu uciekam do pracy. No nie do końca mi się to podoba, tak? Po to się tu przeprowadziłam, żebyśmy jednak ten czas spędzali razem i przede wszystkim też wychowywali córkę razem. No dobrze, Joasiu, to kończąc naszą rozmowę jeszcze zadam ostatnie pytanie. Czy czegoś nauczył Cię ten program, że teraz jak weszłabyś w kolejny związek, to nie popełniałabyś jakichś konkretnych błędów? Znaczy wiesz co, ten program mi inspiruje, że dwie osoby jak chcą nad sobą pracować i walczyć, to jest szansa, żeby byli szczęśliwi. Ale czy ja bym coś zmieniła? Ja myślę, że najważniejsze jest, że to, co ja się uczyłam od swoich błędów, to mogę zmienić. Bo wiesz, każdy związek jest inny i to, co mogę wziąć z tego programu, że warto walczyć, warto mieć dobrą komunikację, że jak coś nie pasuje, żeby od razu mówić, a nie trzymać to w sobie. Ale tak jak mówiłam na początku, wiesz, jak dwie osoby charakterem nie są dla siebie, to obojętnie co, możesz iść do 10 therapist i to nic nie pomoże, że to właśnie muszą się ludzie zgrać, chociaż do takiego momentu, że jesteś otwarta, dobra, on jest kompletnie inny ode mnie, ale jestem okej z tym, albo wiesz, że ona kompletnie myśli tak, a ja myślę tak. Ale że jesteście przygotowani na to i że szanujecie siebie, ale jak wiesz, ty myślisz tak, on tak i nie ma tego w środku, no to nikt ci nie pomoże tak naprawdę. No cóż, ja się w takim razie życzę ci z całego serca, żebyś znalazła taką osobę, która będzie może nie tą drugą połówką, bo mówi się, że nie ma tych drugich połówek, tak, prawda, tak. Że jesteśmy kompletni my, ale jednak, żeby ta osoba była, tak. Która nadaje na tych samych falach, bo to jest cholernie ważne. To jest dobrze powiedziałaś, na tych samych falach. Że można się kłócić, ale żeby w tych najważniejszych kwestiach fundamentalnych być żeby wiedzieć, w zgodzie. Że cię ta osoba wspiera, zawsze będzie i ten obojętnie, co się będzie działo. Dziękuję ci bardzo. Joanna Krupa była waszym i moim gościem, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. No i zachęcamy do oglądania programu Razem od Nowa. Uhu.